11 lipca obchodzimy święto świętego Benedykta, opata i patrona Europy. Benedykt z Nursi należy do najgłośniejszych postaci w Kościele łacińskim. Sławił się niezwykle mądrą i wyważoną regułą, która stała się podstawą życia dla bardzo wielu późniejszych rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez założony przez siebie zakon, Benedykt przyczynił się nie tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów germańskich. Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w roku 1964 wyróżnić świętego Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona Europy. Podstawowym źródłem historycznym przekazującym nam informacje na temat świętego Benedykta jest dzieło świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, który żył w czasach bliskich świętego Benedykta. Ojciec Benedykta był właścicielem ziemskiej posiadłości w Nursi. Benedykt urodził się około roku 480 wraz ze swoją bliźniaczą siostrą, świętą scholastyką. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym miasteczku. Na dalsze studia udał się do Rzymu. Nie pozostał tu długo. Opuścił wieczne miasto, gdyż chciał oddać się Panu Bogu na wyłączną służbę jako asceta. Udał się około 60 km na wschód, w kierunku Tivoli i osiadł w pobliżu Enfide, przy kościele świętych Piotra i Pawła, u stóp wzgórza Prenestini. Z niewiadomych bliżej przyczyn opuścił jednak i to miejsce i przeniósł się do Subiaco. Znalazł tu nie tylko ciszę, ale również dogodną grotę, gdzie mógł zamieszkać i oddać się wyłącznie kontemplacji. Z rąk jakiegoś mnicha przyjął także habit. Przebywał w tej grocie przez 3 lata. Z czasem zaczęli przyłączać się do Benedykta uczniowie. Pod jego kierunkiem utworzono 12 małych klasztorów, po 12 uczniów każdy. Na czele każdego z nich Benedykt postawił przełożonych, od siebie bezpośrednio zależnych. Tak więc z pustelnika przeobraził się w cenobitę, czyli ascetę zamieszkującego pustelnię wraz z innymi. Wkrótce potem Benedykt opuszcza również i to miejsce, zabierając ze sobą najgorliwszych i najbardziej oddanych uczniów i przenosi się na Monte Cassino, do ruin dawnej fortecy rzymskiej. Benedykt rozpoczął budowę nowego klasztoru od wyburzenia pogańskiej świątyni Jowisza i Apolina. Mieszkańcy miasteczka, leżącego u stóp góry, przychodzili tutaj dla składania ofiar. Był to rok 525 lub 529. W tym właśnie czasie na wschodzie cesarz Justynian I zamyka ostatnią pogańską szkołę filozoficzną w Atenach. Kiedy stanął już klasztor i kościół, a mury nowej placówki zaczęły się zapełniać adeptami, Benedykt postanowił ułożyć regułę. Miał już sporo doświadczenia. Długie lata rządów na Monte Cassino pozwoliły w praktyce wypróbować przepisy. Roztropny prawodawca zmieniał je i stale doskonalił. Tak więc reguła benedyktyńska przeszła okres długiej próby i doświadczeń. Zasadniczą cechą reguły świętego Benedykta jest umiar. Nie jest ona tak surowa jak reguły świętego Kolumbana, Kasjana czy prawodawców rodzin mniejszych na wschodzie. Nie preferuje studiów jak reguła Kasjana. We wszystkim, w modlitwie, uczynkach pokutnych, w pracy i w spoczynku, posiłku i piciu zaleca umiar, złoty środek. Celem zasadniczym, jaki założyciel wytoczył swoim synom duchowym, jest służba Boża. Całe życie mnicha, jego wszystkie chwile i czynności winny zmierzać do tego, by głosił chwałę Stworzyciela. Dewizą patriarchy było ora et labora, módl się i pracuj. Ze szczególną pieczołowitością strzegł kultu liturgicznego, co pozostało do dziś pięknym dziedzictwem jego zakonu. Poważną część dnia zakonnik poświęcał na lekcjo divina, czytanie Pisma Świętego. Prowadził do zakonu profesję, czyli prawem zagwarantowaną przynależność do zakonu oraz stabilność miejsca, czyli zobowiązanie mnichów do pozostania w jednym klasztorze aż do śmierci. Reguła świętego Benedykta stała się podstawą dla wielu innych. Sława Benedykta rozchodziła się szeroko, powiększać ją miały cuda, o których wspomina święty Grzegorz I. Miał m.in. przepowiedzieć najazd Lombardów. Ich wódz po śmierci Benedykta faktycznie najeżdża Monte Cassino. Benedyktyni byli zmuszeni opuścić klasztor i ratować się ucieczką do Rzymu.
Benedykt zmarł w opinii świętości 21 marca 547 roku, kilka tygodni po śmierci swojej siostry, świętej scholastyki, założycielki żeńskiej gałęzi benedyktynów. Pochowano ich razem we wspólnym grobowcu na Monte Cassino. Kiedy Longobardowie zniszczyli klasztor, mnisi benedyktyńscy z Francji ze czcią przenieśli relikwie świętej scholastyki i świętego Benedykta do Francji. Na pamiątkę przeniesienia relikwii świętego Benedykta w dniu 11 lipca 673 roku do Flouë zakon obchodzi liturgiczną pamiątkę przeniesienia relikwii. Na ten właśnie dzień papież Paweł VI ustanowił doroczne święto świętego Benedykta. Zaraz po śmierci Benedykt odbierał od swoich duchowych synów cześć ołtarze. Do jego grobu napływali liczni pielgrzymi. Sławę jego rozniosły dialogi świętego Grzegorza, których jest mowa nawet o cudach, jakie Benedykt za życia działał. Rychło kult świętego Benedykta stał się także własnością całego Kościoła. Ku czci patriarchy ułożono mnóstwo hymnów, sekwencji i modlitw. Benedykt jest w naszych czasach czczony jako patron Opus Dei, patron pracujących, a nawet jako orędownik umierających. Pius XII ogłosił go patronem speleologów i architektów włoskich. Reguła świętego Benedykta wywarła poważny wpływ na całe życie Europy Zachodniej. Dzieło świętego Benedykta jest imponujące i niepowtarzalne. Z modelu życia benedyktyńskiego wyrosły liczne rodziny zakonne, nie tylko benedyktyni i benedyktynki, zarówno klauzurowe, jak i czynne, cystersi, kameduli, oliwetanie, sylwestryni i trapiści. Zakony te wydały kilka tysięcy świętych i błogosławionych. Dały Kościołowi także ponad 20 papieży. W ikonografii święty Benedykt przedstawiany jest w habicie benedyktyńskim, w kukuli z krzyżem w dłoniach. Jego atrybutami są anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, księga, kruk z chlebem w dziobie, księga reguł w ręce, kubek, pastorał, pies, rozbity puchar, infuła u nóg z napisem Synu bądź posłuszny oraz wiązka rózg. Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta Opata znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie. Spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Please.